No, chciałem powiedzieć, no wieczór właśnie. Chciałem pokazać właśnie pasztet drobiowy w pomidorach. Właśnie otworzyłem. To kolacja. I zawsze ja muszę sam, bo ten człowiek taki, o, jak on, no stop, tak samo wygląda. Dawaj. Tak, i wszystko sprzedajesz. Bo ogółem jesteś, wiadomo kto. O, tak się robi kanapkę jedną. Święta, myślisz, że ja będę święta tobie robił? O, śmiechowarte. Były, no stop, każde święta robiłem. Te święta, co były, to nawet mi opłatkiem się ze mną nie podzieliłeś. To jesteś prawdziwy katolik. O, właśnie tak. Sobie zrobię. Twój adwokat wysłał tobie opłatka, nawet odwróciłeś się, nawet ze mną się nie podzieliłem. I ja twój, i ty mówisz, że ja twoim jestem jakimś bratem? Da jakim bratem? Bratem. Miał kasy tyle, to wyrwał to bratem. A teraz chciał ile razy wymordować mnie z domu. No właśnie tak sobie zrobię kanapkę. Takie to właśnie życie, co ja wam powiem. O, tu położę tu mniejszą. Nawet do sklepu nie poszedł, żeby coś kupić. O, patelnia, co nagrałem, żeby nagrać, już później była już kamera działała. To ja będę nagrywał? To ja będę sobie nagrywał na swój kanał. I ogólnie dziękuję za YouTube, żeby mi po prostu nie dawali bana, bo to bez sensu. Ludzie o właśnie przyjechali wcześniej, o, pokazywałem paczkę. O, tu położę już. Sobie pokazałem, co dostaliśmy. A ty powiedział, że ty masz naczynia przedwojenne. To śmiechowarte. A ludzie mówią, no, major wyrywa. Jak ja wyrywam? Po to ja ludziom ogółem nagrywam, że Natalka z Lublina nagrała dwa lajty i zarobiła parę złotych i ja dzwoniłem, nie odzywają się. Ogółem, jak ja powiem, gdzieś mają. Mieli przyjechać, w tym miesiącu mieli przyjechać, już koniec miesiąca. To im dziękuję. Są prawdziwymi katolikami. Zarobili i zarabiają po prostu te filmy. Sami też nagrywają. Teraz ja będę sobie sam.
Tak, to trzeba ogółem wszystko samemu. Trzeba ciebie pilnować, jak nie wiem co. Co patrzysz, co lepszego, to chleś, zjeść i już. I dalej mówicie, że ja alkoholik jestem. O, 4 piwa i tu 4 piwa. Co ja piję? O, była sobota i niedziela i nie dotknąłem. No, i na Facebooku się ogółem nie zarabia, się nagrywa. Człowiek widzi, dzisiaj nagrywałem. Pokazywał i dziękuję, i dziewczyny. Nawet Kaczyńskiego brata. Nawet Krzysiek go widział. Jarka. Jarka. Nawet całe te... Chyba patrzył, bo książkę czytał. To nie dziwne, że ogląda. Jak ja ogółem tak mówiłem, nagrywałem na Putina. A dlaczego ogółem? Do tej pory samolotu nie oddali, bo nie oddadzą na pewno tak szybko. Po prostu Rosja była zamieszana, niepotrzebnie ci ludzie byli, mi po prostu sprzątnęli. I ogółem chcę powiedzieć na ten temat, i chciałem właśnie cały Gdańsk, wspaniałych tych ludzi. Właśnie dzwoniłem, jeden dzwonił, do domu wchodził, bo jak wyjeżdżał, tyle czasu. Dziś o 11 mieli chyba pociąg, dopiero do domu. No zmęczeni, niech odpoczywają teraz. Taki nie samochodem, pociągiem przyjechali. O. Przyjechali pociągiem, przywieźli całe to z dwóch, to na pewno ja nie wiem, tutaj jak z pociągu, MPK stamtąd, to nie, na pewno taksówką przyjechali. Nie, MPK-iem. MPK-iem? Ósemką. Mówili, że, bo one w domu się zareagowali się tą studenta i ósemku jechali. Bo ten, co ma, co jego pozdrawiałem, to on właśnie u siebie studiuje. Na pewno jakieś tam studia, to nie pytałem się jego. Na Politechnice. A. U nas. U,
chyba na trzecim czy na którym roku prawo. Na prawie. Mówił ten o, co kolczyk miał. No, to będziemy mieli prawnika znajomego. To serdecznie go pozdrawiam. Ja się dołączam do pozdrowień. I bardzo a pół, więcej jak pół zjadłem. A kolacja, jak kolacja. I ogółem, o, tak wezmę. Ogółem bardzo dobry. Dawno takiego poszczetu nie jadłem. No wcześniej jadłem, to można w sklepie kupić. No to niedużo kosztuje tam chyba z 2 złote, tak? Prawie. Ogółem pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają i pozdrawiam, na pewno już wrócił, Meksykana, jego też pozdrawiam, też drugą, z Krakowa. Dziękuję za tą ogółem konserwę i dobrej nocy wszystkim życzę.